Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie program służący do wyostrzania naszych zdjęć. Jeżeli zrobiliśmy jakieś takie zdjęcie, gdzie mamy troszeczkę gorszy efekt tego wyostrzenia, zdjęcie jest troszeczkę rozmyte, to właśnie ten program będzie bardzo dobrym takim dopełnieniem, żeby sobie to nasze zdjęcie polepszyć. Oczywiście, że nie pomoże on w sytuacjach beznadziejnych, gdzie już widzimy, że jest wina fotografa, czy wina warunków atmosferycznych i tak dalej, gdzie zdjęcie jest troszeczkę bardziej rozmyte, no to ten program nam już pomoże w mniejszym stopniu, ale i tak daje bardzo dobre rezultaty, także czasem może nam pomóc właśnie w uratowaniu naszego zdjęcia. Program nazywa się Sharpen AI i jest on od producenta Topaz Labs. Już korzystaliśmy sobie z jednego programu tego producenta, był to Gigapixel, tutaj gdzieś pojawia się odnośnik do tej recenzji. Powiększaliśmy tam sobie zdjęcia, żeby były tak w miarę bezstratnie powiększone. A tutaj będziemy właśnie sobie wyostrzali nasze fotografie, będziemy skupiać się właśnie na wyostrzaniu. No i myślę, że pokrótce tutaj opowiem, znajdujemy się na stronie głównej, oczywiście link też do tego programu macie w opisie oraz jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę tą nazwę, to na pewno wam wyskoczy, ponieważ program jest dość popularny. No i teraz widzimy, że już nas wita tutaj jakaś informacja i tak dalej, ale co przykuwa nasz wzrok, to jest to, że możemy sobie interaktywnie podejrzeć już ten efekt wyostrzania. Także widzimy tutaj jest baletnica, ona jest dosyć rozmazana i jeżeli sobie tym suwakiem, który podąża za kursorem, przesuwamy w lewo lub w prawo, to widzimy, że ona się wyostrza. Oczywiście czasem pojawią się tam jakieś artefakty i tak dalej, ale to jest nieuniknione. Natomiast w efekcie ogólnym zawsze będziemy mieć lepiej wyostrzone zdjęcie, co też pokaże jakby w praktyce, nie ma co też za dużo opowiadać o tym programie. Przejdźmy sobie w dół, zobaczmy, mamy też jakieś informacje i tak dalej. Co nas najbardziej tutaj interesuje, to właśnie pokazanie w praktyce tego efektu przed i po. Mamy dużo tutaj przykładów, także widzimy, że tutaj też uzyskujemy bardzo fajny efekt wyostrzenia. No i tych przykładów jest naprawdę dużo. Tutaj też widzimy, że ten reflektor został dosyć fajny, wyostrzony i tak dalej. Tutaj widzimy, że na przykład jest bardzo mocno rozmyte to zdjęcie i efekt na przykład po też jest rozmyty, że to w sensie program nie zrobi nam z niczego czegoś, no ponieważ też ma on swoje ograniczone możliwości, wiadomo, ale i tak widać, że ten efekt jest o wiele lepszy po zastosowaniu tutaj jakiegoś efektu z danymi parametrami. Także widzimy, no fajnie może to nam wyostrzać, jest tutaj bardzo dużo przykładów, które możemy sobie zobaczyć i tak dalej, ale to już jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że sobie zobaczy. My zaraz przejdziemy do praktycznego podejścia. Tutaj mamy też takie ciekawe porównanie, mamy tutaj sobie latającą kaczkę, no i mamy na przykład zdjęcie oryginalne, kliknijmy, jest dosyć rozmyte. No i na przykład wyostrzenie w Photoshopie, no i już jest lepsze, widzimy. Natomiast wyostrzenie w programie Sharpen AI jest zdecydowanie najlepsze, ponieważ wykorzystuje on właśnie różne algorytmy tam swoje, no i lepiej generalnie to wygląda. Jest to program całościowo zrobiony tylko i wyłącznie pod wyostrzanie, dlatego można powiedzieć, że uzyskujemy bardzo fajne w nim efekty. Oczywiście w Photoshopie, w Gimpie czy w jakimś innym programie też możemy sobie wyostrzyć dane zdjęcie i też będziemy mieli jakiś tam lepszy efekt, natomiast nie tak dobry efekt jak w programie, tylko i wyłącznie, który służy do wyostrzania zdjęć. Także przejdźmy sobie dalej, tutaj też będziemy mieli informację, że program występuje jako też wtyczka na przykład do Lightrooma albo Photoshopa, natomiast my będziemy sobie testować wersję taką samodzielną, wersję jako osobny program, no ponieważ ja akurat z Photoshopa i Lightrooma nie korzystam, mam inne alternatywy do tych programów, ale przetestujemy sobie właśnie tą wersję, która jakby niczym się nie różni poza interfejsem między tymi wtyczkami, a możliwości są takie same, także na pewno sobie to przetestujemy. Ogólnie korzystam z tego programu już jakiś czas, więc też tak na szybko wam pokażę też moje spostrzeżenia i tak dalej, powiem co sądzę o tym programie. Możemy sobie pobrać wersję próbną, nie pamiętam na ile dni, ale chyba na 30. Później jeżeli trial nam się skończy, no to jeżeli się zdecydujemy, to możemy sobie zakupić taki program już na stałe, także też myślę, że jest to fajna funkcja, zresztą jak w większości programów, że możemy sobie najpierw to przetestować. Także tutaj widzimy strona stroną, nie będziemy zagłębiać się już w teorii więcej i widzimy się już w odpalonym programie. No i dobra, jesteśmy już sobie w programie, załadowałem też zdjęcie, ale pierwsze co zrobię, to wyłączę sobie opcję automatycznego tutaj update'u tego całego efektu, żeby to nam nie przeszkadzało. Wybiorę sobie file i wybiorę sobie preferences i teraz wybieram sobie auto update preview jako wyłączony. No i klikam sobie tutaj, wychodzę z tego i teraz gdy będziemy sobie chcieli zaktualizować efekt parametrów, które sobie wpiszemy, wystarczy kliknąć update, nie będzie to nam się robiło automatycznie z każdym przybliżeniem czy z każdym tutaj przesunięciem zdjęcia. No i dobra, widzimy, mamy jakieś zdjęcie już przeze mnie przygotowane, widzimy, że jest to zdjęcie sportowe, więc
Na przykład ta piłka jest troszeczkę rozmazana wraz z tą lewą ręką, ponieważ na pewno ten obiekt był w ruchu i ciężko było właśnie zrobić zdjęcie, które jest tak stricte ostre. Pewnie w aparacie, to jakby jest częsty właśnie problem w aparacie podczas fotografii sportowej, był ustawiony zbyt długi czas naświetlania, żebyśmy mieli jaśniejsze zdjęcie, no ale kosztem tego, że niektóre właśnie szybko poruszające się obiekty będą rozmyte. No i to jest właśnie ten problem na przykład w fotografii sportowej, a my sobie to spróbujemy troszeczkę naprawić. Widzimy też, że w tym zdjęciu mamy dość duży szum, jeżeli przybliżymy, to widać, że troszeczkę taka kaszka jest, więc też w tym programie automatycznie sobie usuniemy ten szum i myślę, że nasze zdjęcie będzie bardzo fajnie wyglądało. No i dobra, mamy nasze zdjęcie, możemy tutaj też sobie wybrać którą z opcji, które chcemy właśnie edytować, czyli na przykład Sharpen Model. Możemy tutaj sobie wybrać z takich dostępnych algorytmów, które są przystosowane już pod dane zdjęcie, czyli widzimy, że mamy Motion Blur, czyli właśnie takie zdjęcia bardziej, gdzie jest rozmyte coś przez to, że się poruszało. Mamy też Out of Focus, czyli no, na przykład troszeczkę źle ustawiliśmy sobie w aparacie ten fokus, czyli dalej lub bliżej i troszeczkę ten obiekt nie był w tej idealnej ostrości. Oraz mamy opcję Too Soft, gdzie na przykład może to pomóc w wyostrzeniu zdjęcia, gdzie na przykład jest to zbyt miękkie zdjęcie przez to, że gdzieś tam słońce świeciło, czy jakieś kolory były inne i troszkę nam się właśnie obiekt też przez to rozmył. I oprócz tego, że mamy do wyboru te trzy jakby tutaj szablony, to w każdym z nich mamy też szablon, czyli normal, zdjęcie normalne, very noisy, czyli bardzo właśnie takie zaszumione, co też w naszym przypadku myślę, że będziemy z tej opcji korzystać, oraz very blurry, czyli właśnie takie bardziej rozmyte. My sobie korzystamy na przykład właśnie z motion blur very noisy i tutaj w model parametr zaznaczymy sobie opcję automatyczną, czyli przyciskamy sobie tą żółtą błyskawicę. Opcje się automatycznie dobierają, czyli wielkość usunięcia rozmycia oraz wielkość usunięcia szumu. To się automatycznie dobrało, program uznał, że takie parametry będą dobre do tego akurat zdjęcia. Możemy wybrać sobie też Select, jest to opcja jakby maskowania, nie będziemy na razie z tego korzystać, jest to opcja maskowania, gdy chcemy na przykład właśnie wyostrzyć daną postać, czyli widzimy, że program tu nam wykrył, że tutaj jest postać, reszta jest tło, jeżeli chcemy tylko tą postać wyostrzyć, a tła nie, no to możemy też sobie tą opcję włączyć, ja nie będę z tego korzystał, będziemy sobie jakby działali na całym obrazie. W post-processing możemy jeszcze sobie dodać kaszkę, z tego też nie będziemy korzystać. Jest to jakby taka kaszka, która, takie ziarno, które też sprawi, że efekt będzie bardziej może naturalny, jeżeli już po obróbce dodamy sobie takie delikatne ziarno, natomiast ja z tego nie lubię korzystać. Powiększmy właśnie sobie troszkę właśnie może na piłkę i na włosy, coś takiego. I jeżeli wybraliśmy sobie już to, co chcemy sobie nałożyć, klikamy Update. Tutaj widzimy w lewym dolnym rogu nam się to wczytuje i jeżeli nam się wczyta, no to będziemy widzieli już nasz efekt końcowy. No i dobra, widzimy, że fajnie nam się to zaktualizowało. No i mamy już nasz gotowy efekt. Myślę, że o wiele lepiej to wygląda. No i na przykład możemy tutaj sobie przytrzymać ten przycisk Original i widzimy, jak było przed i jak po. No widzimy, że ta piłka na pewno była bardzo rozmyta, teraz jest no lepiej wyostrzona. Widzimy też na włosach, że pojedyncze włosy są nieźle wyostrzone. Został też usunięty szum, także widzimy, że praktycznie już ten efekt jest bardzo dobry. No ale oprócz tego, że tutaj zastosowaliśmy sobie automatyczne ustawienia, możemy sobie je także zwiększyć. Czyli na przykład, jeżeli uważamy, że dalej jest rozmyte, no to możemy na przykład sobie troszkę zwiększyć, albo zwiększymy sobie na maksa na potrzeby filmu, bo to wtedy też będzie lepiej widoczne. Oczywiście tych maksymalnych parametrów raczej się nie ustawia, tylko jakieś właśnie takie średnie, większe lub mniejsze, ale raczej tych skrajnych tutaj dużych ustawień nie robimy, ale na potrzeby filmu, żeby to było dobrze widać na wideo, to sobie ustawimy 100. No i na przykład większe usunięcie szumu też sobie usuniemy i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że też troszeczkę lepiej. No i dobra, efekt nam się załadował i widzimy, że faktycznie teraz jest troszeczkę lepiej to wyostrzone, więcej rozmycia zostało usuniętego. No ta piłka widzimy, jaka jest przed i po, także no efekt jest na pewno zadowalający. Możemy sobie przejść tutaj też w różne tryby, czyli na przykład tutaj jest taki tryb, który pozwoli nam porównać, przesuwając sobie taki suwak, czyli przesuńmy sobie ten suwak na piłkę, będziemy zaraz sobie to sprawdzali. Może powiększmy sobie, to będzie lepiej wtedy widoczne, na przykładzie właśnie tej piłki, zróbmy sobie tutaj właśnie update. I zaraz będziemy mogli sobie przeciągnąć tą kreskę i zobaczyć, jaki jest efekt końcowy. No i dobra, widzimy, że efekt faktycznie jest, wyostrzyło nam piłkę całkiem nieźle. Wiadomo, że czasem pojawiają się tam jakieś artefakty na takim mocnym zbliżeniu, ale w ogólnym rozrachunku ten efekt wyostrzenia będzie bardzo dobry i myślę, że fajnie czasami
będzie potrafił uratować nam nasze zdjęcia. No i mamy też taki tryb porównania tutaj strona przy stronie, czyli na przykład przejdźmy sobie na twarz, będzie też to troszkę inne niż piłka. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało po update'cie. No i też będziemy właśnie mogli porównać sobie lewo z prawym, czyli w łatwy sposób zobaczymy też, jak było przed i jak było po. No i widzimy, że efekt też jest bardzo dobry. No i też tutaj taką ciekawą opcją jest tryb porównania, dzięki czemu będziemy mogli porównać różne tryby, czyli nie musimy od razu wybierać, który będzie najlepszy do naszego zdjęcia, tylko przetestować jakby to w praktyce. No i tutaj na przykład troszkę sobie oddalmy, weźmy sobie na przykład widok na tą piłkę, no i tutaj klikamy sobie na tym okienku pierwszym i na przykład tutaj bym chciał sobie porównać tryb standard. W tym drugim okienku chciałbym sobie, załóżmy, porównać właśnie motion blur very noisy, czyli to co robiliśmy. Tutaj out of focus na przykład very noisy i tutaj na przykład too soft very noisy. No i dobra, wszędzie tam gdzie sobie klikniemy update, to nam się właśnie zaktualizuje ten podgląd i zobaczymy, jak z poszczególnym algorytmem wygląda nasze wyostrzenie, czyli niekoniecznie musimy się tak książkowo trzymać, że o, tutaj nam się rozmazało w ruchu i jest dosyć zaszumione, to użyjemy tego efektu. Nie, możemy też sobie eksperymentować, wiadomo, że czasami będzie tak, że wybierzemy sobie właśnie to, co jest książkowe i będzie idealnie, natomiast czasami możemy też sobie eksperymentować i porównywać, który efekt będzie akurat najlepszy do naszego zdjęcia. Także widzimy, że już mamy porównanie na przykład standard i motion blur, tutaj out of focus i różnie to wygląda. Też sobie zaktualizujmy ten czwarty efekt. No i będziemy widzieli, który mniej więcej nam pasuje. Potem możemy też jakby wyłączyć sobie te automatyczne ustawienia, czyli właśnie tą żółtą błyskawicę i samemu sobie tutaj ustawiać parametry w każdym z naszych tutaj efektów. No i widzimy, że ja myślę, że akurat chyba najlepiej wybrałem, czyli ten motion blur very noisy w naszym przypadku, w naszym zdjęciu był najlepszy i w ten sposób wyostrzyliśmy sobie bardzo fajnie zdjęcie. Także możemy przejść już do tutaj opcji na przykład split view, oddalić sobie całkiem nasze zdjęcie, zastosować sobie tą opcję, którą wybraliśmy, czyli motion blur, very noisy, też troszeczkę zwiększymy tutaj usunięcie tego właśnie rozmycia, klikamy sobie update i zobaczymy, jak w ogólnym rozrachunku nasze całe zdjęcie będzie się prezentowało po ustawieniu różnych tutaj parametrów. No i dobra, widzimy, że po update'cie właśnie ten nasz efekt prezentuje się tak. W fajny sposób wyostrzyliśmy sobie na pewno tą piłkę, jest teraz lepiej widoczna, nie jest taka rozmazana. No i na pewno ta prawa ręka, możemy zwrócić uwagę na palce, też były rozmazane, nawet tych paznokci nie było aż tak widać, a po wyostrzeniu też bardzo dobrze to widać. No i na pewno włosy też zostały fajnie tutaj wyeksponowane. To ja sobie korzystam z tego programu już jakiś czas, jestem zadowolony, zwłaszcza właśnie w fotografii sportowej mocno się ten program przydaje, ale również też na pewno w takiej fotografii, gdzie zwierzęta tam sobie uciekają, ruszają się, ciężko jest zrobić zdjęcia na przykład właśnie zwierzętom ostre, no to na pewno też taki program się przyda, ale też do każdego rodzaju fotografii, a nawet do grafiki komputerowej myślę, że taki program się przyda. W zależności od tego, czego potrzebujemy, do tego możemy sobie użyć. Także na pewno nieraz taki program pozwoli nam na poprawę jakości naszych zdjęć i na pewno nieraz uratuje nas, gdy zrobiliśmy właśnie takie troszeczkę rozmazane zdjęcie. Wiadomo, że cudów on nie zdziała, gdy mamy całkiem rozmazane zdjęcie, no to na pewno nie będzie to dobrze wyglądało, ale na pewno czasami taki program nas po prostu poratuje. Dajcie znać, czy taka recenzja Wam się przydała lub spodobała. No i wydaje mi się, że ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Siemano.